Projekt SolarisGate jest czymś nowym. Jest czymś nowym w sensie nie tylko technologicznym, ale i percepcyjnym. To nie jest zwykły portal, to jest sprzężenie czterech portali ze sobą. My to zwizualizowaliśmy w formie kostki, w formie monolitu. Nazwaliśmy to multisferą, dlatego że bardzo różne formy działań tam będą możliwe. A zasadniczo chodzi o to, żeby nas utrwalić, żeby pamięć o nas, ale szczegółowa pamięć, nie zdjęcia, nie filmy, tylko sposób naszego rozumowania, sposób myślenia, sposób kojarzenia faktów, żeby pozostał wieczny. No nie tylko w Polsce, tak nie tylko w Europie, ale na świecie dysponujemy technologią, którą można by nazwać Avatar 2, czyli czymś, co może być kontynuacją wobec filmu Avatar, tylko my nie proponujemy naszym uczestnikom filmu do obejrzenia trójwymiarowego w kinie. My proponujemy, żeby nasi klienci wzięli udział w tym filmie, skanując się trójwymiarowo. Te skany są bardzo dokładne, bo sięgają do 1/1000 milimetra. To są skany 1:1, czyli są wiernie odtwarzają nasze ciała. No nie ma na świecie podobnej technologii, nie ma na świecie podobnych przykładów. Jest taka szansa, że nasze wnuki, prawnuki nawet, w szczególności, będą w stanie rzeczywiście nas się radzić w wielu kwestiach i nasz sposób rozumowania nie będzie musiał być odtwarzany w formie tekstów na przykład, tylko za nas będzie mówić identyczny z nami awatar, znaczy z nimi będzie rozmawiać nasz awatar, czyli w takim, zresztą zeskanowany w takim momencie naszego życia, który będzie nam najbardziej odpowiadać. I pod ten awatar mogą być podłożone teksty, sformułowania, których za życia nigdy nie wypowiedzieliśmy. No ja podam taki przykład. Gdyby zdążył Stanisław Lem, gdyby udało się go wprowadzić, gdyby się udało wprowadzić jego awatar, jego sposób myślenia, to ja teraz mógłbym Stanisława Lema zapytać o coś aktualnego. Na przykład, o czym nie miał pojęcia za życia, to awatar mógłby za niego odpowiedzieć, że ja jako Stanisław Lem z prawdopodobieństwem takim i takim widziałbym rozwiązanie współczesnego problemu tak i tak. No i to jest ta nadzieja, którą chcemy dać właśnie. W jaki sposób projekt SolarisGate daje możliwość zaistnienia artystom, pokazania się na świecie, tak? Nie tylko tutaj w naszych najbliższych rejonach? Ja myślę, że w ciągu 2-3 lat to będzie absolutnie, wszyscy będą chcieli się dostać na SolarisGate, o ile nie będzie to od razu, dlatego że im większa liczba użytkowników, tym większa możliwość pokazania im tego, czym się zajmujemy. I najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że to, czego artysta chyba najbardziej nie lubi, pomijając tych artystów, którzy jak gdyby nie zajmują się muzyką, tylko pokazywaniem siebie samych, to właśnie promocja danej płyty, czy nie wiem, filmu, czy sztuki, że po prostu trzeba objechać cały świat, trzeba bez przerwy powtarzać i odpowiadać na te same pytania, a tu nie będzie takiej potrzeby w dużej mierze, dlatego że po prostu pokazuję im to, co chcemy im pokazać, bez udziału i sprzedawania swojej prywatności, czyli po prostu sztukę. Nastawiamy się głównie na rynek amerykański, rosyjski i chiński. Sądzę, że użytkowników będzie można już niedługo liczyć w milionach, w dziesiątkach milionów, a może i nawet więcej. Oczywiście te szacowania, które złożyliśmy na giełdzie, są bardzo ostrożne. Mówią o 30 tysiącach użytkowników tylko w ciągu roku i 30 tysiącach użytkowników na świecie. No ale takie muszą być te oszacowania, muszą być skrajnie pesymistyczne, skrajnie negatywne, bo giełda takich oszacowań ostrożnych wymaga. Solar State.